bitte debüt nach Politen. Mam nadzieję, że tego nie pożaduje. Wierzę w to pierwszy raz. Na tej krzesła. Tak. No to o Skolnitym wiele razy żech słyszał. Niestety stacja narciarska ma szansę być bardzo zatłoczona. Dlatego mam mieszane uczucia przed tym debiutem. Centrum Wisły. Nigdy tu nie był. Na terenie tej stacji. Wiele ludzi tu już było, ja tu nie byłem nigdy. Ze względu na to, że tu jest zawsze tłok, ale mam nadzieję, że marzec sprawi, że już tego tłoku nie będzie. Już jest sezon po feriach, więc raczej powinno być luźniej. Chociaż no, mam poważne obawy. No, za nami widać Centrum Wisły. Nie będę go pokazywał, bo za bardzo jest znane, więc... Tutaj za bardzo nie ma co się wysilać pod tym względem. Największy bajkwar w Polsce Kasina. Kasina to jest już Małopolska. Warto tutaj też dodać, że Skolnity należy do takiego ośrodka, do takiego karnetu Penguin Pass. Tutaj promuje to pan Jacek Ciszak ze skionline.pl. No dobrze, że to promuje, bo on zazwyczaj promuje wyjazdy na narty w Alpy, co nie do końca mi się podoba, bo należy promować nasze ośrodki polskie, tutaj na Śląsku też. Ale ogólnie rzecz biorąc, polskie narciarstwo trzeba promować, a nie austriackie, czy tam włoskie, szwajcarskie. Wiadomo, że z nimi, z tamtymi ośrodkami nie mamy nawet co się liczyć, ale myślę, że trzeba promować nasze. To, co nasze, jest zawsze najlepsze. Może nie najtańsze, ale zawsze najlepsze moim zdaniem. No, widoczki takie sobie. Tutaj... Aha, tutaj nie jedzie. Jeszcze tak to zaliczę.
takie rozeznanie terenu robimy. Powiedzieć o tej pierwszej trasie, nie wiem, to była trasa niebiesko, no krótko, ale dość fajnie się nawet jechało, tak więc no mam nadzieję, że będzie spoko. Nie będę wszystkich zjazdów oczywiście filmować, bo by było to po prostu bez sensu, także mam nadzieję, że będzie fajnie. Dobra, z tego, że ten wyjazd jeszcze już widzieli, więc widzimy się za chwilę. No to Kaj, tutaj w tym miejscu się skończyło to pierwsze nagrywanie. Więc tutaj mamy trasę, którą żeś właśnie jechał. Czyli ta trasa idzie jadąc do góry wyciągiem po prawej stronie tutaj. No, krótko jest, ale tamta chyba też będzie krótko. Zobaczymy, jak to wygląda. Na razie nie ma narodu. Widać tam tobie? Nie widać za bardzo. Już myślałem też o skiturach, ale poszedłeś na ryzyko. Zaryzykowałeś i nie skitury, a skórnity. Choroba unika ośrodków silnie zatłoczonych. A niestety skolnity do nich należy z racji położenia w centrum Wisły.
co wam powiem, że trasy krótkie, jak dla mnie, krótkie, ale też fajnie było. Taki do rodzin z dziećmi mi się wydaje, że całkiem spoko. Widać, że tu jest jakaś infrastruktura, jak plac tam jest, kraja. No mam nadzieję, że to nie będzie jakiś taki stracony dzień. Dobra, to ja się na razie wyłączam. Nie będę pokazywać cały czas tego samego. Strasznie głośno chodzi ten wyciąg. I cóż, no widzimy się za jakiś czas. Do was za sekundę, do mnie za dłuższy okres czasu. Tak, no to teraz pojadę znowu tymi dwiema trasami. Widzicie, tak to wygląda, tam widać stożek. Piszery. No, tam widać synki. Na Wisłę.
i okoliczne góry, między innymi Bukowa, Altecznik. Altaki. Tam są alpaki. Znaczy się, że Roba tu będzie musiał zrobić rajca. No i mój ostatni zjazd. Niestety. Zauważyłem, że większość ludzi, kto jeździ, to nie jest tym czasem łatwiej. Ale jak widzicie, szkoły narciarskie przyjechały, trochę ludzi się zrobiło. Zatem moja ocena tego ośrodka bardzo dobra. Powiem tak, obawiałem się, że nie ma ludzi, nie ma najgorzej, nie ma kolejek. Jest super, tu jest zbiornik wody. A tu widzicie, jest taki, taki widok. O, nie wiem. Ale teraz. Tak, dzwony biją, że trzeba kończyć. No to nie ma. Roba chodzi. Nie.
generalnie rzecz biorąc mogę powiedzieć, że jest tu fajnie. No, ludzi raczej nie ma na dużo, chociaż parking pełny, to kolejki nie ma. Dobrze trafił. Z początku się mi wydawało, że te trasy są bardzo krótkie, ale nie ma źle. Nie ma najgorzej. No, dojazd mają rewelacyjny. Lokalizacja też. Na karnet, który godzinnie. Także super było. Te trasy nie są takie krótkie, jak mi się wydawało. I są fajne. Ale w sezonie feriowo-świątecznym zawsze widziałem tu kolejki. Ale debiut udany. No to tym oto akcentem jeszcze rzut oka na Wisłę. Trzymcie się i do zaraz.